Ewa, czy to możliwe, żeby w wieku 4 lat podjąć decyzję o całym swoim życiu? Podobno miałaś 4 lata, kiedy powiedziałaś, a ja będę tańczyć. Zgadza się, nic nie kłamiesz. Mianowicie było to w przedszkolu muzycznym, do którego rodzice mnie posłali, żeby głównie grać na pianinie, które było w domu. No i że czuli, że ja właśnie tak, a tu śpiewam, a tu się jakoś ruszam. W związku z tym, no, przedszkole muzyczne najlepszą sprawą, i tam rzeczywiście taki był stół, właśnie nawet podobny, gdzie paluszkami małymi miałam tak robić. No i oj, czwarty za cicho! I była tylko taka smuga, było ciemno, takiego światła, taki promyk słońca wychodził. I tak było, no strasznie. I ja siedziałam. I potem była rytmika. Myślę, że według metody Dalcroza, dlatego że ja mogłam tańczyć tak, jak czułam. Było pełno dzieci, była jasna sala, taka piękna muzyka. I tak mi błysnęło od środka, że to jest to, co ja chcę, i że to jest chyba taniec. I jak właśnie skończyła się ta lekcja, to ja powiedziałam: więcej żadnych tych palców, ani żadnych fortepianów, tylko że ja będę tańczyć i że w ogóle muszę tańczyć i że ja chcę tańczyć. I że nic już nie podejdę do ani fortepianu, ani w domu do pianina, bo to mi się wydawało konkurencją. No ale uprosili mnie, żebym chociaż na koniec roku zagrała jako najmłodsza, właśnie, która tam wykonywała. I pamiętam, to było Skacze żabka w krzaczku bzu, to powiedziałam tylko to i potem już tylko taniec. No, rodzice się zgodzili, zresztą byli obecni na tym koncercie. Ja dostałam nawet kwiaty i pamiętam, że jak wychodziłam z tej sali, taka dumna, że właśnie tu są brawa i w ogóle, i że kwiaty. I mama mówi: no musisz to swojej pani oddać, te kwiaty. Ja mówię: nie, to są kwiaty dla mnie. No i nie oddałam tych kwiatów, ale okazało się, że dla pani też są kwiaty gotowe. No i od tego momentu zaczęłam chodzić do Domu Kultury na wszystkie zajęcia ruchowe. Ponieważ to było naprzeciwko naszego domu na ulicy Nowowiejskiego, to było MDK, gdzie było i kino za złotówkę w niedzielę, i właśnie oczywiście był taniec, była rytmika, były warsztaty takie teatralne, znaczy to się wtedy warsztaty nie nazywało, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne. Zajęcia plastyczne odbywały się na ostatnim piętrze właśnie tego później telewizji gmachu. I akurat wychodziło okno na moje okna w kuchni, na mojego domu. I ja pamiętam, specjalnie wkładałam w takie korytka różne rzeczy, żeby je potem malować. No ale przede wszystkim najważniejszy był taniec i występy właśnie z tą grupą taneczną. No i ten taniec tak już właściwie był cały czas ze mną i no, jest do dzisiaj oczywiście. No ale wtedy to była taka ważniejsza rzecz niż później chodzenie do szkoły numer 66. Ta szkoła 66 została zburzona i tam jest właśnie Pałac Zimowy Marszałka, jak to niektórzy nazywają, czyli ten budynek, który teraz jest Urzędem Marszałkowskim. To tam była szkoła podstawowa numer 66, wybudowana na 1000 szkół na tysiąclecie. No i ja oczywiście do tej szkoły chodziłam, no ale cały czas tańczyłam i na przerwach, i na różnych koloniach, na ogniskach. Robiłam oczywiście choreografię, bo to było jedno, było dużo improwizacji, bo to jasne, że nie czekałam, aż mi ktoś ułoży, tylko sama to robiłam. No i właśnie, jak powinnam iść do szkoły baletowej, o której słyszałam, bo chodziłam do, byłam brana na różne spektakle, również do opery, i pamiętam właśnie, jak była chyba Fontanna Bach czy Sarajevo, i ta rola Marii, chyba to tańczyła Lupówna, a potem też widziałam Olgę Sawicką, która też chodziła do kościoła dominikanów, i ja się właśnie jej przyglądałam, ale w każdym razie ta Maria tak się żegnała jako chrześcijanka, i ja już tylko tak się żegnałam. I w tym kościele patrzyłam, czy ta Olga Sawicka też tak się żegna. To też pamiętam taki ewenement.
No i właśnie ten taniec ze mną, ja w tym domu kultury, no i ta szkoła baletowa być może, no ale rodzice się akurat rozchodzili. Właśnie ja miałam prawie 10 lat, no i okazało się, że no nikt nie myśli o dzieciach, mama została sama z trojgiem właśnie swoich dzieci, najmłodszy Wojtuś miał roczek, ja właśnie te 9 lat, młodszy Adam ode mnie 8 lat skończony, także taki okres właściwie, kiedy, jak sobie ma poradzić osoba, która porzuciła, można powiedzieć, wszelkie studia, żeby zająć się dziećmi, także nie miała pracy, tu nagle szybko praca. Zwłaszcza, że sytuacja była na tyle skomplikowana, że mój ojciec, który mnie kochał nad życie i którego byłam najukochańszą córeczką, odszedł i to trzeba się bardzo skupić, bo z moją kuzynką, czyli mojej mamy bratanicą, starszego brata córką. I wyjechali do Szczecina. Więc to było coś tak nie do pojęcia dla mnie. Zwłaszcza, że ona bardzo często przychodziła i bardzo chętnie nas pilnowała. Myśmy jej z bratem Adamem bardzo nie lubili. Jakby przeczuwając być może co się stanie, także zawsze jej robiliśmy jakieś kawały i jakieś właśnie nieposłuszeństwa, straszyliśmy ją, wchodziliśmy w kołdrę, żeby ją straszyć jako duchy. Oczywiście potem uciekaliśmy, każdy w inną stronę, oczywiście poszewka się darła, a nie mogła nas złapać, a myśmy ją tam nawet bili, pamiętam. No a potem przyjeżdżali rodzice. I właśnie mówili, jaką sobie karę mamy wymyślać. I bardzo chętnie wymyślaliśmy karę, tylko nigdy nie takie, że ja nie będę tańczyć, a mój brat, że nie będzie rysował. Ale tak sobie mówiliśmy, tylko żeby to nie było karą, to my powiemy, żeby nas bili. No i oczywiście nas nie bili, ale no pamiętam to jako zawsze taka ofiara, że my z nią zostajemy. No i potem okazało się, że ona właśnie wyjeżdża do Szczecina z moim ojcem. Ja tak to przeżyłam, że po prostu nie było, że tak powiem, możliwości do jakiegoś przyjścia nad tym do porządku dziennego. Pamiętam też, że wtedy też tak jak teraz była religia w szkole. No i oczywiście pani katechetka, która dowiedziała się o tej tragedii, no tam była taka zbiórka, takie paczki. Ja pamiętam, jakie to było upokarzające. Ja dlatego jestem bardzo ostrożna w tej chwili, jak komuś coś darować. Bo ja pamiętam, że ja dostawałam jakiś piórnik, ja go w życiu do szkoły nie wzięłam. No ale w każdym razie to było takie przeżycie, które ja chciałam ukryć, że ja tego ojca nie mam. I że on mnie zostawił, bo ja tak czułam. No i nie było rady i razem z bratem zostaliśmy wysłani do sanatorium dla dzieci nerwowo chorych pod Kościan. Ja byłam w Cichowie, tam gdzie był kręcony pan Tadeusz, a mój brat 5 kilometrów dalej w Mościszkach. No i to było prawie pół roku. No oczywiście tam były zajęcia różne, szkolne, bo to już minął rok tej traumy. Ja już byłam prawie w 5. klasie podstawowej. Bo w 4. klasie, jak byłam, to się stało. W 5. klasie właśnie część zajęć już w tym sanatorium właściwie odbywała. No i oczywiście tańczyłam. No i co się zdarzyło, że oczywiście takie dziecko wyjeżdżając po pół roku dostaje receptę, dostaje wskazania, co ma brać. No i ja miałam na tej recepcie napisane. Dziewczynka ma tańczyć, bo tym pokonuje swoją traumę. Więc ja dostałam na recepcie przepisany taniec. O tym wiedział pan od śpiewu ze szkoły, właśnie tej 66, pan Strecker, pamiętam, cudowny człowiek, który Paulosa Raptisa nam na lekcję śpiewu na przykład przyprowadzał, on nam śpiewał. Także no, widział, że ja rzeczywiście tańczę, dowiedział się o tej recepcie i to on mnie zaprowadził do szkoły baletowej.
Już było po czasie. Moje rówieśniczki kończyły drugą klasę, więc ja bym musiała być do trzeciej baletowej przyjęta, czyli do szóstej podstawowej. No ale powiedzieli, no za późno, jak ona nie tańczyła, jak ona nie... No ale ona cały czas tańczy i ta jeszcze chodzi do takiej świetlicy, gdzie taki spektakl był, ja widziałem, a ponieważ mama pracowała w uniwersytecie, była taką intendentką świetlicy, gdzie były zajęcia z tańca i gdzie przychodził Henryk Konwiński, wybitny wtedy solista opery i właśnie on między innymi układał różne na gwiazdkę występy właśnie w auli uniwersyteckiej, tam była choinka i ja oczywiście główną lalkę robiłam ze sztucznymi rzęsami przyniesionymi właśnie z opery i pamiętam, że byłam w pudle, tam pod organami z tyłu właśnie stałam, mama za tym pudłem, mówi, no, nie denerwuj się, nie denerwuj, ja się nie denerwuję, tylko mi się siusiu chce, to też pamiętam. No i pamiętam, on właśnie otwierał to pudło i wyjmował mnie, podnosił i do dzieci, i wszystkie dzieci zrobiły tak. Ja już potem na scenie zawsze chciałam słyszeć, żeby publiczność tak robiła, to widocznie też miało wpływ. No ale w każdym razie on, jak się dowiedział, że właśnie ten pan od śpiewu, pan Strecker chce mnie zabrać na egzamin do szkoły baletowej, to muszę ci trochę pokazać tej klaski. No trochę tam przy drążku ćwiczyliśmy i w tym MDK też, nawet mam takie zdjęcie, jak ja trochę inaczej niż wszystkie dzieci, jest takie zdjęcie. I też właśnie nauczył mnie, pamiętam, pas de bourrée, takimi rozlazłymi nogami to robiłam, ale pas de bourrée, umiałam pozycje wszystkie i że można skakać w tych pozycjach, bo powiedział, ty masz dobry skok, to pamiętaj, żebyś na tym egzaminie skoczyła. No więc ja przyszłam na ten egzamin, zrobili mi specjalnie, bo już nie było egzaminów i, no i był dzwonek, pamiętam, że w czasie przerwy przyszli ci pedagodzy na tą komisję i że tu przyszła pani do fortepianu i że właśnie mam mieć teraz egzamin i tu będą pedagodzy i pani dyrektor Olga Sławska-Lipczyńska. I ewentualnie właśnie mój pedagog od tańca, że profesor Wanda Jakowicka, no i inni od innych przedmiotów tanecznych, praktycznych również. I tak, że pod lustrem w takiej jednej z sal baletowych, ta, która teraz jest imienia Wandy Jakowickiej, w Poznańskiej Szkole Baletowej, właśnie siedzieli pod lustrem, no i mi tam zadawali, a tu... O, tak, no warunki, no ta stopa nie, trochę nie taka jak do baletu, no ale niech ona trochę potańczy, no to pani coś zagra. No to ja zaczęłam tańczyć oczywiście. Pokazałam też, co umiem, że te pas de bourrée i te pozycje, ale mówię, ale nie, to ja będę tańczyć, nie? No i tańczyłam, i tańczyłam. A może jeszcze jakąś inną muzykę? Nagle mówi, ta przyszła moja pani profesor. No i tak zagrała. No to, a może jeszcze inną? Tak, tak, inną. I pamiętam, że już jakieś były chyba wschodnie jakieś elementy, że ja do tej, taką interakcję z tą komisją i do dzisiaj pamiętam, że robiłam coś takiego. I był dzwonek, więc to trwało 45 minut, podejrzewam, od dzwonka do dzwonka. No w każdym razie zgodziła się. Pani profesor, no to ja ją biorę pod opiekę. Damy jej lekcje dodatkowe, no to ona przez ten rok nadgoni. I zobaczymy na koniec roku, czy pozostanie w szkole, więc dostała, moja mama dostała kartkę, że ja teraz będę w innej szkole, warunkowo, na rok. No i właśnie, no i przyszłam, pamiętam, no nie miałam, akurat trzecia klasa baletowa, to dziewczynki wcześniej miały przygotowane takie tuniczki z takimi plisowanymi dołem, taką małą spódniczką, nakrochmalone, tu z tyłu się zapinało na takie haftki, tu było na takich na rameczkach, białe, piękne. No ja, ponieważ mnie nie było wcześniej, no to dopiero miałam zaprogramowane szycie, więc ja byłam w tym, co chodziłam do właśnie tego MDK-u, czyli taka czarna z tafty, taka, co się na rytmikę najczęściej chodziło, taka no, sukienka, fartuszek, czy jak to nazwać.
No i tak, taka inna jedna. I przy tym drążku patrzyłam, co te koleżanki robią, a przede mną stał kolega, którego ja próbowałam naśladować. I pamiętam, on specjalnie, jak nie patrzyła się pani profesor Jakowicka, to dodawał takie inne rzeczy. I jakieś tam wskoczył, albo a właśnie tur zakręcił. I ja za nim tak samo. Pamiętam, pani profesor Jakowicka mówi tak, dziecko, co ty robisz? A ja się bałam powiedzieć, że ja patrzyłam tu. Nie tańczę. No, dalej. I pamiętam też taki moment, że przechylałam się do tyłu, jak najdalej, żeby zrobić najniżej. I tak mi było, tak mnie krzyż bolał strasznie, bo ja tak oczywiście nieprawidłowo, nie tak główka na bok i tak właśnie elegancko, tylko jak najdalej. I pamiętam, jak mi aż łzy leciały tyłem. I one sobie, nie bolicie, nie bolicie. Tak się przechylałam daleko, że te łzy z tyłu padały na podłogę. No ale w każdym razie te lekcje dodatkowe coraz bardziej, że tu takie szybkie postępy i że właśnie ten skok taki niebywały, że to właśnie się nie zdarza, żeby dziewczyna tak wysoko skakała. No i ona zawsze tak kazała mi nawet pokazywać chłopcom, jak to należy skoczyć. No oczywiście to było nieprawidłowo, bo ja widziałam, jak Małgosia Sładysz z klasy, pamiętam, która potem była tancerką też w Teatrze Wielkim w Łodzi, gdzie ja pierwszą swój debiut choreograficzny właśnie na nią zrobiłam, między innymi. Pamiętając, jak ja byłam zachwycona, jak ona takie wszystkie batie robiła przed lustrem w przerwie. Jezu, czy ja to będę kiedyś umiała? Jakie to trudne, ale jakie piękne. No dobrze, ale dlaczego my ciągle ćwiczymy, dlaczego my nie tańczymy? Pytam się, a kiedy my będziemy tańczyć? No i ponieważ to było dziesięciolecie istnienia Poznańskiej Szkoły Baletowej, no będzie wieszczka lalek. I niejaka Danuta, później Piasecka, wtedy Szalapin i Jarek Piasecki tańczyli główne role. Oni właśnie byli w 9 klasie, a my w tej 3. No i z każdej klasy do jakichś tam tańców właśnie w tej wieszce lalek miały być wybrane takie najlepsze uczennice. I zastępstwa oczywiście. Pamiętam, że nasza klasa miała tańczyć taniec chiński, gdzie taka najlepsza uczennica tam miała solówkę i reszta zespołu. I ja nie byłam wybrana do tego, nawet na zastępstwo. I siedziałam taka inna w tym czarnym kostiumie i w ogóle mnie nie zauważono. Ja mówię, ale ja jeszcze będę tańczyć, tak sobie mówię, ja zrobię wszystko, jeszcze będę ćwiczyć w domu, że ja już na koniec roku mnie nie wyrzucą z tej szkoły. To pamiętam, takie miałam myśli, że dlaczego mnie nie wybrali. No i pewnego dnia, pamiętam, już miałam uszyte właśnie tą tuniczkę białą i dostaliśmy pierwsze puenty. Jak ja pamiętam, mieszkając na Nowowiejskiego, no szłam pieszo zawsze do domu przez Stary Rynek. Zawsze wchodziłam do Fary i mam tam wyklęczane miejsce z prośbą o to, żebym ja mogła tańczyć, żebym ja tańczyła. Także jest tam aż taka dziura przy Farze, znaczy w Farze, tam na samym przodzie. No i zawsze szłam przez Stary Rynek i potem ulicą Nowowiejskiego. Jak potem dowiedziałam się, że Konrad Drzewiecki właśnie tam mieszkał w takim jednym bloku, a potem dopiero tam na Grunwaldzie, to zawsze się jeszcze kłaniałam. No ale tu jeszcze nie było Konrada Drzewieckiego, więc na razie niosłam tak, a właśnie zawiniętą trochę w gazetę, ale tak ją przesunęłam, na ręce niosłam właśnie tą tuniczkę, żeby się nie pogniotła i właśnie przywieszone baletki. Tak patrzyłam, czy wszyscy widzą, że ja to mam. Pamiętam też to uczucie. No i był koniec roku i okazało się, że ja zostaję w tej szkole. No to nadal wydawało mi się, że ja muszę ciągle nadganiać. Tak naprawdę to mi się wydaje do dnia dzisiejszego, że ten kopniak z ciągłym brakiem daje mi to, że ja jeszcze muszę to, a ja jeszcze muszę to, a ja jeszcze teraz w nauce, a ja jeszcze muszę poznać. No i tak ciągle właściwie całe życie. Ale wszystko wokół tańca. Absolutnie. Kiedy tak z roku na rok okazywało się, że jestem zarówno w przedmiotach ogólnych, razem z Hanią Staszak, później Wesołowską, która właśnie taką, można powiedzieć, karierę wielką, największą miała właśnie w Polskim Teatrze Tańca.
była taką, można powiedzieć, muzą Konrada Drzewieckiego w tych jego nowych rzeczach. Tam między innymi właśnie tańczyła Ewę i Stabat Mater, oczywiście matkę bolejącą. Także absolutnie tutaj byłyśmy w takiej konkurencji. Ale ta konkurencja na przykład polegała na tym, że chodziliśmy na różne spektakle, z których pani profesor Jakowicka kazała nam pisać recenzje, to, czy na historii tańca, to nie takie, co to było powiedziane, tylko jeszcze trzeba poszukać, jeszcze trzeba, no nie było internetu, teraz byłoby prosto, no a to ja, tu ja z jakichś wywiadów, tu z jakichś tego, tu żeśmy chodziły, pytały się tych tancerzy, a wtedy uczyli, genialni pedagodzy byli, bo i Władysław Milon, pierwszy solista, Teresa Kujawa, która potem miała z nami taniec charakterystyczny i właśnie modern, bo Konrad Drzewiecki już przestał prowadzić, ale początkowo prowadził 2 lata wyżej, no to myśmy uciekały zarówno właśnie na lekcje do nich popatrzeć chociaż, a potem do opery też z matematyki na przykład, żeby zobaczyć próby różne, które Konrad Drzewiecki, my byśmy zakochane, ale to wtedy nasza klasa była wyjątkiem, dlatego że klasa wyżej o rok na przykład powiedziała, my modern, żaden modern, a to jest gimnastyka, która niszczy klasykę i my nie chcemy. Także nasza klasa chciała, wyższa o rok nie chciała, 2 lata wyżej miała i w związku z tym my byliśmy w tym klanie, który, a było to podsycane przez niejaką gazetę Nurt, gdzie między innymi pisał Sławomir Pietras, zachwalając to, co robi Konrad Drzewiecki, Albino Niego, a właśnie taki, pamiętam, Ravela, to po prostu to były takie spektakle, czy improwizacje do Szekspira, gdzie on jeszcze sam tańczy, czy Błękitna Rapsodia, gdzie i Sawicka, i Roma Juszkat, i właśnie Konrad Drzewiecki, i Kościelak, ci najlepsi, tutaj zmaganie się tańca współczesnego z klasyką. No my oczywiście uciekałyśmy i nasza klasa była za, ale w Poznaniu było różnie, że właśnie tutaj to było właśnie takim roztrząsanym problemem. No ja się wtedy zakochałam w tym tańcu współczesnym, no ale klasyka również, więc ja z jednej strony uwielbiałam Sawicko. W momencie, kiedy jako praktykantki właśnie zostałyśmy wybrane, ja już też zarówno do premiery Sylfid, jak i później do Giselle, gdzie nagle właśnie Olga Sawicka powiedziała, no to ta ze szkoły niech wychodzi i niech ten pierwsze takie, że my tutaj zbieramy winogrona z takimi koszykami wychodzi. I ja do Sawickiej, Boże drogi. Więc ja jak stałam w tej Giselle, to cały czas patrzyłam, jak ona tańczy pięknie. Jak ona, i cały czas miałam w oczach tą Olgę, jej ręce piękne. I tak stałam, jakbym była nią. To pamiętam też. Ale z drugiej strony, jak Farukę tańczył Konrad Drzewiecki, to i właśnie z Kujawą, to fantango, jak wychodzili, to ja po tej szkole, to też. I teraz, no tak byłam od razu przedzielona na pół. No ale rolę, o której marzyłam, to przede wszystkim była jednak Julia. Bo to takie aktorstwo i taka miłość. No, takiej nastolatce to bardzo by imponowało, żeby coś takiego zrobić. Nadarzyła się historia, że właśnie tańcząc zarówno w tej Giselle i w nagłym zastępstwie do Ognistego Ptaka, jako jedna z narzeczonych, co był też taki moment bardzo trudny, bo trzeba było podrzucić jabłko. A ja, ale ponieważ Ognisty Ptak, przepraszam, że ci przerwę, to Konrad Drzewiecki. Tak, Konrada Drzewieckiego choreografia. I w tym też właśnie nagle zostałam zawołana przez Baję Kasprowicz, która była wtedy pedagogiem, że ja tu mam być zwolniona, bo tu zachorowała, czy właśnie, nie wiem, czy w ciąży, ale muszę natychmiast iść, bo ja będę za 2 dni tańczyć już w Ognistym Ptaku. No i pamiętam, że tam było tak podrzucić jabłko, a ja nie ćwiczyłam tego, to pamiętam, że tak podrzuciłam malutko, no ale wszystko się nauczyłam i tam między drzewami właśnie chodziła ta Baja Kasprowicz, że mi podpowiadała co i jak, gdzie mam wychodzić.
No ale na końcu nie powiedzieli mi, że wychodziły te już jako księżniczki, te zaklęte właśnie w tej całej opowieści, które wchodziły na swoich umiłowanych i oni klęczeli tak tyłem do widowni i my wchodziłyśmy na to kolano i takie atitit robiłyśmy, czyli taka noga do tyłu. I mi nikt powiedział, oczywiście z tych starszych tancerek, że ty słuchaj, jak wchodzisz na to kolano, to musisz ten sarafan tak podnieść do góry i stanąć. A ja oczywiście stanęłam na sukience i pamiętam tak, a to mi się tu darło. Darło mi się kompletnie, ale wyprostowałam kolano, tylko kostium był do niczego, taki z falbanką na dole. No to taką miałam przygodę właśnie w tym właśnie nagłym zastępstwie, ale właśnie z tym ognistym ptakiem i z tą Giselle pojechaliśmy między innymi do Werony, do Włoch. I pojechały cztery właśnie już kończące szkołę właśnie uczennice, które już były dyplomantkami i o których oczywiście nie mówiąc tego oficjalnie i głośno, Konrad Drzewiecki, no wiadomo, że przyjdą do pracy do Opery Poznańskiej. No i właśnie byliśmy w tej Weronie, no to ja oczywiście, grup Juli, że podobno co się wymarzy, to to się spełnia. Oczywiście pod balkonem też miałam zdjęcia porobione, ale nie ten grup Juli. I żebym ja tańczyła Julię, i żebym ja tańczyła Julię. To był 68 rok, a w 69... Mama też była przerażona, że ja wyjeżdżam z domu. No ale ponieważ tam też kolega niejaki, Jerzy Maria Birczyński, który wcześniej był też w szkole poznańskiej, gdzie przyjaźniliśmy się, ponieważ on grał na fortepianie, za co go zresztą wyrzucili właśnie ze szkoły, bo niszczył fortepiany w przerwie. No i w ogóle był nieposłuszny, rudy, no, tu nosił zegarek na szyi, z parasolem chodził bą z Krakowa. No i w ogóle był taki niepokorny, jazzowej muzyki używał i robił już choreografię na mnie. I mieliśmy nawet wystąpić w Odnowie, co było zakazane chodzenie, i wchodziliśmy tam przez okno i nas zaprosił niejaki Sławomir Pietras do tej Odnowy, żeby tam wykonać tren na cześć ofiar Hiroshimy Pendereckiego, ledwo po premierze. No i właśnie ten Jazz Modern Quartet, kto właśnie takie były choreografie. No ale nas przyłapano i nas wygoniono tej Odnowy, także w końcu nie zrobiliśmy tego. No ale no właśnie, ponieważ Jurek też właśnie poszedł, bo był wyrzucony z Poznania, co ja go broniłam całą piersią, zdzierając koszulę, no ale nie udało mi się, poszedł do Warszawy i właśnie z tej Warszawy właśnie też zaangażował się do Łodzi. I on mówi, przyjdź do tej Łodzi, przyjdź. No to ja mówię, no to idę, no będę miała jeszcze znajomego przyjaciela, który się tam podkochiwał wtedy akurat we mnie. No i rzeczywiście pojechałam do tej Łodzi, no ale potem dowiedziałam się, że po tym wyjeździe, że jak to ja nie będę w Operze Poznańskiej. Mówię, o Jezus, to ja muszę iść przeprosić tego Konrada Drzewieckiego, że ja idę, że ja przyjdę, ale za rok, bo ja do... Mówię tak, to pójdę z mamą, wezmę kwiaty, podziękuję, że mogłam jechać do tych Włoch i tak dalej. To było lato. Pamiętam, wchodzimy po schodach, bo to wtedy wchodziło się innym wejściem, teraz aktorskim niż teraz w tej chwili. Od razu można było iść na górę. I no, idziemy po tych schodach, są otwarte okna na ten park. No i właśnie i Konrad Drzewiecki schodzi ze swojego gabinetu, ja z mamą pod górkę. No i ja właśnie, tak, już rozumiem, jak kwiaty, to znaczy, że nie będziesz pracował, ale ja chciałam podziękować. Tak wziął te kwiaty, wyrzucił przez to okno. No nie wiedział komu, prawda, no ale takie było zdarzenie. No i ja go przeprosiłam, 5 lat w ogóle nie znał tego nazwiska, które robiło karierę akurat w Teatrze Wielkim w Łodzi, do momentu, kiedy w 72 roku, więc rok przed utworzeniem Polskiego Teatru Tańca, odbył się konkurs choreograficzny, ale również z nagrodami dla wykonawców właśnie w Łodzi, w Teatrze Wielkim w Łodzi. No i w komisji między innymi siedział Konrad Drzewiecki, Janina Jarzynówna-Sobczak, Turska, Pudełek, no takie same gwiazdy były. No a mój małżonek,
ponieważ tam poznałam właśnie Tomasza Gołębiowskiego, który tak naprawdę był w jednej klasie właśnie z Jurkiem Birczyńskim, ale potem zaangażował się do Wrocławia i z tego Wrocławia nagle przyjechało dwóch pięknych chłopców, Julek Hasi, który potem wielką karierę w pantomimie u Tomaszewskiego zrobił, ale jeden ciemne loki, jeden jasne loki, no i takich dwóch zainteresowanych jakimiś nowymi znajomościami, ale też no, ja już byłam w to solistka, już tą Królewnę Śnieżkę zatańczyłam w końcu, w drugiej obsadzie za prima balerinę. Już zatańczyłam właśnie ten debiut wymarzonej Julii 50 lat temu, 5 grudnia 69 roku, gdzie w ogóle przyjechali z poprzedniego teatru prima balerin Iwony Bakowskiej na jej drugi spektakl. Przyjechali jej fani i warszawska szkoła, ale też, ponieważ było wiadomo, że teraz ja będę tańczyć, przyjechała szkoła poznańska, zobaczyć jak absolwentka występuje w takiej ważnej roli. A dowiedziałam się o tym dosłownie na 2 tygodnie przed tym drugim spektaklem, który miała tańczyć Iwona, a teraz właśnie Witold Borkowski, autor, powiedział, nie, to będzie tańczyła ta z czwartej obsady, co ja nie miałam partnera nawet tego czwartego, no bo tak sobie życzę. No i ja po nocach, można powiedzieć, myślałam, jak to tańczyć. Był wtedy Aleksander Sobol, pedagog z Moskwy, rewelacyjny. On ze mną pracował we wszystkich przerwach i dostałam partnera Staszka Wojta, też absolwenta Poznańskiej Szkoły Baletowej, że my będziemy razem tańczyć. Te, co miały przede mną tańczyć, starsze tancerki. Jakim prawem, żeby taka młoda, ona tu jeszcze nic nie zrobiła, ma tańczyć główną rolę, a kiedy my, a my, ona tutaj ćwiczy, to nieutalentowana, ćwiczy w przerwach i w ogóle pali się światło, jakie tu oszczędności, a w ogóle to pogotowie niech tu stoi, jak ona będzie tańczyć i w ogóle niech stoi. No i takie, tak, docierały do mnie takie różne, ale ja mówię, nie, Julia, wymarzona, przy tym grobie, tak, to się stanie rzeczywiście. I sam właśnie pilnował mnie Witold Borkowski i mówił, ty mała, ty się nie bój, ty wyjdziesz i będziesz miała te 14 lat, to już wystarczy. Nawet jak ci coś nie wyjdzie, to nie szkodzi. No ale ja się tak denerwowałam, pamiętam i dowiedziałam się, że cała szkoła jest i jest właśnie, są wielbiciele Iwony, która nie tańczy. I tam już na widowni wiem, że były jakieś dziwne, jak to dla człowieka prawem, że tu jakaś smarkata i tak dalej. No w każdym razie odniosłam wielki sukces, można powiedzieć, u swojej widowni. Oczywiście cała rodzina przyjechała, no ale właśnie już byłam po takich sukcesach, a tu przyszedł taki tancerz, który nie był solistą. No ale tak konkurowali, no i w końcu rzeczywiście okazało się, że Tomasz Gołębiowski przegadał Julka Hasieja, który głównie mi grał na gitarze, opowieściami, jak to właśnie on widzi, jak on widzi taniec, jak on widzi sztukę. No i okazało się, że na ten konkurs choreograficzny właśnie w tym 72 roku właśnie on robi choreografię, oczywiście ja jestem wykonawczynią, no i otrzymuje pierwsze miejsce. Właśnie Tomasz Gołębiowski, a ja otrzymuję pierwsze miejsce jako wykonawczyni. No i dostajemy różne tam możliwości nagród. Ja wybieram nagrodę pod tytułem wyjazd na stypendium, no oczywiście do Leningradu, do Moskwy. Nie do Paryża, poproszę, bo ja znam francuski. Jak to do Paryża? Po co ty tam do Paryża? No tak, no tam taniec współczesny i tam Konrad Drzewiecki też właśnie był w Paryżu i właśnie no, przywiózł wiele takich nowości. No pamiętam taką rozmowę z jakimś przedstawicielem ministerstwa, który tę nagrodę właśnie to stypendium. No okazało się, że jest to możliwe. No i że Tomasz Gołębiowski, tutaj nagroda, no i Konrad Drzewiecki właśnie przyszedł mi pogratulować i w 73 roku dostaję propozycję, czy ja bym nie chciała
właśnie napisaną nie przez Konrada Drzewskiego, tylko przez Sławomira Pietrasa, który był dyrektorem właśnie wtedy administracyjnym. I tam jest napisane, że ja jestem zaproszony. No to pytanie, no ale razem z mężem, tancerzem. Nie, nie, bez męża. Bez męża choreografa. No to oczywiście ja byłam tak zakochana, tak, a można powiedzieć, ścierałam podłogę przed moim wybitnym choreografem, że ja tutaj mam asystentka, będę nigdy w życiu choreografia, nie, 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 ja tylko wykonawczyni, asystentka. No i faktycznie okazało się, że ja do tego Konrada Drzewskiego, taki teatr wspaniały, takie marzenie właściwie, właśnie żeby tak... Właśnie taki spektakl, jak właśnie przed chwilą był realizowany w Łodzi, czyli Zielony Stół Kurta Jossa, gdzie właśnie był taki teatr tańca, takie coś innego. I ja też nagle do niego wybrana. Prima balerina sądziła, że też będzie robiła ten Jungen Mädchen, Iwona Wakowska. No okazało się, że ona ma robić partyzantkę. I ona zrezygnowała. Partyzantkę nie, tylko Jungen Mädchen. A tutaj Kurt Joss, żyjący jeszcze wtedy, i Anna Markart, jego asystentka, córka, która potem na cały świat przekazywała ten spektakl, właśnie powiedzieli, nie, 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 to właśnie to jest, właśnie to uczucie, to nie dlatego, że jest młoda, tylko dlatego, że ma to coś, co jest potrzebne do tej młodej dziewczyny, zwłaszcza do takiej sceny w burdelu. Zresztą obsada była faktycznie tak niezwykła w stosunku do obsad, które takie były, można powiedzieć, sugerowane również hierarchią w zespole, że no to wszystkich zadziwiało. I praca była tak niezwykła, że ja rzeczywiście marzyłam o takim zespole, żeby takie rzeczy robić. Nie wiedząc, że mi się to spełni, ale że ja będę szefem w tym zespole. No ale no wtedy, no właśnie, no upadło przez to, że no mąż nie. I wtedy dostał, zresztą Tomek, propozycję do Krakowa, gdzie był Robert Satanowski dyrektorem, i że właśnie tutaj utworzymy taki właśnie krakowski teatr tańca, który zespół będzie wyłączony z opery, i że właśnie Tomasz Gołębiowski będzie tym takim współczesnym, modnym choreografem po konkursie, a ja tu będę wykonawczynią. No i to właśnie taki zrobił się 75 rok już. Ja jeszcze ciągle tańczyłam w Łodzi, już miałam premierę Gajanę z Borysem Eifmanem, co też było wielkim sukcesem. No i nagle okazuje się, że właśnie Tomek ma iść do tego Krakowa jako szef. No to ja oczywiście też, no ale zanim on utworzy zespół, no to ja teraz będę rodzić córkę. Znaczy syna albo córkę. Znaczy myślałam wtedy, że na pewno syna. I rzeczywiście on już mieszkał w tym Krakowie, w hotelu Krakowia. No i ja mówię tak, no to kiedy ja mam się jechać zapłodnić? No to pamiętam, że poszłam do lekarza i dostałam L4 na te dni. Pojechałam do hotelu Krakowia. No i potem wróciłam tańczyć i mówiłam tak, jestem w czwartym dniu ciąży, w piątym, szóstym, siódmym, no jestem w trzecim tygodniu, no dobrze, ale za chwilę będzie premiera Teresy Kujawy, Concerto Grosso, pamiętam, w obcisłym kostiumie. Ja mówię, no tak, do trzeciego miesiąca na pewno mogę tańczyć, absolutnie. I faktycznie w trzecim miesiącu była ta premiera, ja już wiedziałam, że jestem w trzecim miesiącu, więc wszystkie rzeczy na brzuchu, bo takie akurat były, ja mówię, tego ja nie mogę. No i mam nawet zdjęcie takie właśnie, że ja już wiem, że już jest tam druga osoba, że tańczymy nie tylko w duecie z Frankiem, pamiętam, Knapikiem, ale mamy tercet. No i jeszcze tańczyłam do piątego miesiąca, ale już w takich szerszych spódniczkach, na przykład w sukienkach taki kostium był do córki źle strzeżonej. A także jeszcze ten duet nawet w Krakowie zatańczyłam. No i potem właśnie ścięłam włosy i pojechałam do Zakopanego, gdzie spędzałam właśnie ten najpiękniejszy okres, kiedy właśnie myślałam o tańcu. I wiedziałam, że zaraz jak tylko będę mogła, to będę tańczyła.
Zwłaszcza, że miałam nadal podpisaną umowę o współpracę z Teatrem Wielkim w Łodzi, ale już jednocześnie miałam z Krakowem. No i już właśnie zbliżał się ten okres, kiedy mam, że tak powiem, mieć niedługo rozwiązanie, no to wróciłam do Krakowa, tam dostawaliśmy mieszkanie takie M5, to się nazywało w Mister Krakowa, w takim bloku na Prądniku Czerwonym, jeszcze było puste, jeszcze nie było mebli, no ale tu już wiedziałam, że tu będzie dziecko, jeszcze wtedy nie robiło się żadnych badań na płeć, także no to no, czuję, tak świetnie wyglądasz, tak, na pewno będzie syn. No więc miałam albo Mateusz, albo Piotruś, tak, no takie imiona miałam. Chodziłam do szkoły rodzenia, także wiedziałam, że to będzie taki akt niesamowity. No i faktycznie w szpitalu, w Klinice Krakowskiej, pod opieką samego ordynatora, rzeczywiście przychodzi na świat dziewczynka. Bóle zaczęły się w dniu moich urodzin, no ale urodziła się jednak 3 dni później. Zresztą ja 24 przeszło godziny byłam w szpitalu, także tam zrobiłam cały drążek, umyłam podłogę, bo mi mówili, że to pomaga. I bezboleśnie, uwaga, bezboleśnie, jako najpiękniejszy akt z jakimś błyskiem, podobnym jak wtedy, co poczułam, że ja chcę tańczyć, jak miałam 4-latka. To było coś tak bliskiego, właśnie ten moment urodzenia właśnie okazało się dziewczynki. Więc ja w kalendarz Balbiny i Pauliny. No to będzie Paulina. Tak, tak imię. Ale tak właśnie wyglądała, że wszyscy się zachwycali, że jest taka zgrabna w ogóle. No więc, a tu takie miała puszki, więc mówiła, Pusia na nią mówiłam, jako dziecko Pusia. No i okazało się, że tak, ani do kliniki mnie mój ukochany mąż nie zawiózł. W ogóle go ciągle nie było. Ani mnie nie przywiózł. Przyjaciele, którzy byli i jego przyjaciółmi, i moimi, którzy się mną opiekowali, coś tak patrzyli na mnie i płakali. No i przy chrzcie tak naprawdę dowiedziałam się, że tu jakieś są historie pozamałżeńskie i że to się szykuje jakaś wielka tragedia. No ale tu dziecko, tu ja na tym 6. piętrze, w tym Krakowie sama. I przyjeżdżał właśnie kolega tancerz Kazimierz Knoll, jechał do Zakopanego i właśnie wpadł zwiedzać dziecko, można powiedzieć. I mówi, jak ty wyglądasz, jaka ty jest? Ja mówię, no, że taka tragedia. Bierz to dziecko, wracaj do Łodzi i wyjechał. Ja w tydzień spakowałam dziecko, jedną walizkę. Wystąpiłam pozew o rozwód. Omówiłam z dyrektorem Robertem Satanowskim porozumienie stron i natychmiast właśnie wróciłam do mamy szczęśliwie, która się jeszcze, a miała się już przeprowadzać do Krakowa, żeby nam pomóc, do mamy, do dziecka. Zostawiając wiadomość, wtedy właśnie Tomek wyjechał do Finlandii, także nie bałam się go, ale wcześniej autentycznie chciałam go udusić. Także i chciałam potem skoczyć z dzieckiem na rynku z tego 6. piętra. Także to rzeczywiście było wyjście, powiedziałabym, anielskie. Mimo tego, co by ktoś powiedział, że ja zabieram, i tak czułam, zabieram ojca mojemu dziecku, mojej córeczce, że ją biorę i wyjeżdżam. Występuję o rozwód. Na dodatek miałam taki jeszcze dodatkowy argument, ponieważ jeszcze jak właściwie ją karmiłam, ponieważ ja tu brałam taki udział w Łodzi w takich programach, to się nazywało Dobry Wieczór, tu Łódź. I to były rozrywkowe programy, gdzie choreograf Janina Niesobska obsadzała mnie jako główną postać. A taki scenarzysta Czubaczyński, który pisał scenariusze, to koniecznie zawsze w każdym scenariuszu, jak pisał, że tu wchodzi zespół tego i Ewa Wycichowska, nie pisał, że jakaś ona, ale do niej wchodzi on. No i takie programy, ja właśnie już jeszcze karmiąc, a właśnie mnie to zmobilizowało do tego, że ja już musiałam z gołym brzuchem tańczyć w puentach i byłam w bardzo dobrej formie, dojeżdżając właśnie do Łodzi.
na to dobry wieczór tu Łódź. No więc przeniesienie do Łodzi i właśnie od września już w nowym sezonie podejmując na nowo pracę z małym dzieckiem, to był 76 rok. To absolutnie się tutaj jakoś nie czułam, że ja zawodowo tego nie udźwignę, a muszę pracować, bo teraz zostałam sama z dzieckiem. Więcej, ja muszę pomyśleć o tym, żeby zapewnić no jednak no wychowanie, byt, no to ja muszę iść na studia. No, też muszę zrobić, ponieważ zainteresował się mną i pomagał właśnie taki stary nasz wspólny przyjaciel, Tadeusz Kozłowski, który w tym momencie no, zaofiarował swoją miłość i pomoc. No to ja już tak w te męskie sprawy mniej wierzyłam, mówię, no ale ja się nie zakocham. Co on do końca, że tak powiem, naszego związku miał żal, że po tamtych 7 latach to powinnam widzieć, że to on mnie naprawdę kocha, że tamtego nieudanego 7 i ten też trwał zresztą 7 lat, czyli ta jednak 7. I w jakimś sensie pomagając, mówi tak, wiesz, ja mam samochód, musisz zrobić jeszcze prawo jazdy, więc ja tak, studia, prawo jazdy, małe dziecko, powrót do formy. I tu przychodzi na to, pierwszą taką premierą była Symfonia Fantastyczna, którą realizował Przemek Śliba. I też mi już w obcisłym kostiumie tu zatańczam i za chwilę Konrad Drzewiecki, ognisty ptak. No to ty będziesz oczywiście ognistym ptakiem. A do mnie Konrad Drzewiecki i potem tam wymyślał różne rzeczy. O, tu cię, wiesz, powiesimy na górę. No ale to trzeba iść tam na dół do dyrektora takiego. I trzeba załatwić pismo i zgodę i badania. No. Pamiętaj, jamais plus de grand théâtre, tak mi mówił Konrad, że jamais plus de grand théâtre. I co chwilę wyjeżdżał do Poznania, do Polskiego Teatru Tańca, że tutaj to się nie nadaje w takim zespole, no ale ty tańcz. I na razie ty nie masz drugiej obsady, więc ty musisz robić z Kazikiem Wrzoskiem i rano całość na dobre i wieczorem całość na dobre. A to był spektakl, który ja pamiętałam, jak tańczyła Roma już Katówna, która była znana z niesamowitej siły i ona dyszała. No jej, przecież ja nie dam rady, tu jeszcze ledwo po urodzeniu. Ale okazuje się, że kobieta kiedy jest taką młodą matką, ma niesamowitą siłę i faktycznie. No niemniej jak ten kiedyś po latach ten spektakl zszedł, ja poszłam do kościoła dziękować, że to już tak się nie męczę. Bo to 12 minut było straszliwego duetu ze skokami męskimi w puentach, na zgiętych nogach na dodatek. Zresztą Konrad Drzewiecki, jak mnie tak widział, to mówił tak, a to jesteś fire chicken, ognisty ptak, fire chicken. Dlatego od niego, potem jak już ja już byłam dyrektorem, kiedy go odwiedzałam na ulicy Drzewieckiego teraz, to właśnie mi podarował ptaki w takich ramkach. Właśnie ja cię pamiętam jako to fire chicken. No, w każdym razie tą fire chicken zatańczyłam też. I z Konradem Drzewieckim wtedy oczywiście już byliśmy w wielkiej przyjaźni, Wyciszek o mnie mówił. Potem spotykaliśmy się też na różnych konkursach w Moskwie, gdzie byliśmy obserwatorami. Nawet był taki moment, i to muszę tutaj ujawnić, bo to jest taka nieznana rzecz, że w pewnym momencie wiadomo było, że no, miał żonę Teresę Kujawę, ale że tak naprawdę to raczej tutaj chłopcy wchodzili w grę. I faktycznie mówi tak, słuchaj, weźmiemy ślub, będziesz mieszkała, ja mam taki duży dom, ty będziesz sobie na górze mieszkała, ja na dole, będziesz sobie tam tych chłopaków swoich sprowadzała, a ja swoich. No, taką propozycję dostałam w Moskwie, w hotelu Rasija, jak byliśmy w Balszom i chodziliśmy właśnie na te spektakle, na te właśnie wydarzenia konkursowe.
Ja mówię, nie, 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 tak źle tańczą, tak czy tak, wiesz, to nudno. No. No, ale nie przyszłaś do mnie, nie przyszłaś do mnie, do Polskiego Teatru Tańca. No, no nie, no bo ja tu kariera, bo tu tego, bo tu mama, dziecko, potem, no, a potem Tadeusz Kozłowski. No, no. I zaczęłam robić choreografię. I on był jedną z osób, która niesamowicie mi pogratulowała Postabat Mater. Mówi tak, nie chciałem na to iść, ale no, mnie namówili, bo tu chodzi o nagrodę Wyspiańskiego. Pierwszego stopnia, że to podobno taki spektakl, który trzeba zobaczyć, bo to się nadaje na tą nagrodę, a ja jestem w komisji. No i wreszcie, bo słyszałem, że ty tam składasz trumnę. Ja jestem zabobonny i trumna na scenie to jest zła przepowiednia. No i przed mówię, no ale wiesz, ty tą trumnę tak składałaś, że naprawdę, wiesz, to jest sukces. Ja bym się na to nie ważył. Pamiętam taką uwagę jego po tym spektaklu. No, ale na razie jeszcze nic się nie kroiło, że właśnie Konrad Drzewiecki opuści teatr. Ale poczekaj, poczekaj. Konrad Drzewiecki opuści teatr, ale ty zaczęłaś choreografię. To jest ważny moment w twoim życiu. Tak. Rok 1980. Tak. Kto cię do tego namówił? Jak do tego doszło? Nie było jeszcze wtedy dyrektora Pietrasa, który sobie jakby też tę sytuację pierwszego debiutu bardzo często, że to się jemu należy. Należy mu się wszystkie późniejsze, ale tę zawdzięczam absolutnie dyrektorowi artystycznemu Wojciechowi Mnichińskiemu, który był wtedy właśnie takim nowoczesnym dyrektorem, który szukał właśnie jakichś nowości. I ponieważ widział, jak ja tańczę, a byłam po tym właśnie stypendium w Paryżu i po właśnie kursach i szkole L'Académie Internationale de la Danse, gdzie akurat było dawanie certyfikatów Marty Graham, gdzie właśnie solistka jej pierwsza, Yuriko, przyjechała do Paryża, żeby tam właśnie dawać właśnie te certyfikaty wybranym osobom. I była grupa 8 tancerzy, każdy z innego kraju, gdzie ona stworzyła też zespół. Myśmy tańczyli fragmenty właśnie Marty Graham i gdzie między innymi moim kolegą był Dominik Bagué, którego później też zaprosiłam jako choreografa, który tak jest twórcą, można powiedzieć, takiego stylu w nowoczesnej choreografii nazywanym neobarok. I w jakimś sensie właśnie to ten warsztat, bo muszę to nazwać warsztatem, który mi poprawił i ja tańczyłam inaczej klasykę i jakby miałam tendencję do tańczenia właśnie współczesnych rzeczy, które wtedy Jurek Makarowski robił też w teatrze, właśnie też Konrad Drzewiecki i można powiedzieć, że właśnie dyrektor Michniewski, Wojtek Michniewski zobaczył, że ja inaczej tańczę. Mówię, ty musisz zrobić choreografię. Mówię, ja? Nie, no w życiu, ja, no ale spróbuj, nie, ja, nie, no to Tomek, tu jeszcze byli inni chętni, tam a właśnie między innymi Kazik Wrzosek, taka Dobrosława Gutek, to oni bardzo chętni choreografię. Ja mówię, nie, 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 no ale słuchaj, zrobimy to na foyer, taki eksperyment, takie bardziej warsztatowe, no spróbuj. Ja mam takiego kolegę w Warszawie, nazywa się Krzysztof Kniter, taki młody kompozytor, to ja was tutaj razem zetknę, może coś zrobicie i faktycznie nas zetknął. No. I tu już dyskusja była bardzo ciekawa. No mówię, no ale dobrze, no spróbujemy coś zrobić. No ale wiesz, ja stosuję improwizacje, głównie takie perkusyjne rzeczy. Mówię, no świetnie, no ale musimy jakiś temat znaleźć. No i on przyniósł ten cykl wierszy Rafała Wojaczka, który był wtedy zakazany. I w tym cyklu znaleźliśmy właśnie głos kobiecy w nawiasie z nieznanej poetki. Ja to przeczytałam, mówię, rewelacja. To jest głos mężczyzny, ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo ja głos kobiecy to ja mogę powiedzieć, a nie Wojaczek mi tu mówi, jaki jest głos kobiecy. Nie? Tam ostatni werset był właśnie, ty śnij moją śmierć, ja będę śnił twoją, jakby o takim związku między kobietą. Mówię, no ale to się zgadza.
Tylko ja to inaczej widzę. No i tutaj zaczęła się między nami dyskusja, jego męska, moja żeńska. I w wyniku tego zaczęło powstawać, no nie było internetu, nie było faksów. W związku z tym my wysyłaliśmy sobie, można powiedzieć, w listach do Warszawy, jak ja widzę, jaki rytm, a że właśnie byłam, że tak powiem, studentką już Akademii Muzycznej w Warszawie, więc tam i było i czytanie partytur i właśnie w związku z tym no, posługiwałam się tym medium muzycznym w jakimś skromnym, muszę powiedzieć. Tak, Tadeusz Kozłowski na przykład powiedział, ty nie śpiewaj przy orkiestrze, nie śpiewaj. No więc przestałam śpiewać przy orkiestrze, jak ja chcę, czy jakie tempo. Ale wracając właśnie do tego głosu kobiecego, że albo mi przysyłał takie rytmy, które będą Krzysztof, albo ja mu wysłałam, co ja zrobiłam, a tu mówię, a tu będziemy siebie słuchać. No to właśnie Krzysztof powiedział, będzie taka taśma matka elektroniczna, gdzie będą przypadały w różny sposób właśnie te fragmenty, które jakby mamy gotowe. Ale też będzie improwizacja. No więc ja mówię, jak ja tu wykonawców wezmę? No więc tą Małgosię Sładysz, ale już miałam koncepcję, że kobieta, właśnie zobaczyłam po swoim życiu i właśnie w jakimś sensie mojej traumie małżeńskiej, że kobieta będzie się zmieniała. Będzie tą samą kobietą, ale dla mężczyzny będzie się zmieniała. Natomiast on będzie niezmienny, będzie dążył do wolności, ignorancji i właśnie na tym właśnie oparłam jakby ten scenariusz. No, dostałam scenografa, który powymyślał jakieś różne rzeczy, kobieta. Ja mówię, nie, oczyszczamy wszystko. Dziękuję bardzo. Taka byłam jeszcze wtedy radykalna, można powiedzieć. Wyrzuciłam scenografa, otworzyłam całą scenę, co wtedy nie było możliwe. Zjeżdżałam jakimś mostem, co teraz też jest niemożliwe, bo BHP nie pozwoli. Całym ze światłami zamykałam taką przestrzeń. Oni siedzieli na takiej zapadni, wielki taki tamtam, olbrzymi ściągnął z Warszawy Krzysztof. Oprócz tego miał tam garnki, różne takie instrumenty wtedy nieznane, perkusyjne. I pamiętam, że zaczynaliśmy właśnie światła. Ja opracowałam światła i wszystkie działania poszczególnych tych sekwencji z tymi kobietami trzema, moimi koleżankami, taką młodszą też ze Szkoły Poznańskiej, Anią Frączek, i ostatnią była Liliana Kowalska, która była uznaną solistką, która moją koleżanką z garderoby, która tą pierwszą moją choreografię miała robić, ale też tak z powątpieniem trochę patrzyła, co ja tu wyczyniam, że takie nowoczesne rzeczy. Mówi, nie, ja tego nie czuję, co ty robisz, nie. Też tak było. No, ale w każdym razie zaczynał się spektakl, że właśnie takie wchodziło światło tylko na ten tamtam, powoli rozświetlając to, jak był taki księżyc w pełni. Ale dźwięk był tak olbrzymi, że część publiczności zatykała uszy. A to chodziło o to, żeby to było tak przejmujące. I to był ten właściwy głos kobiecy. No i właśnie no, pracowałam nad tym. No i właśnie przyszedł Wojtek Michniewski i mówi, ta pierwsza w supetor, ale ta trzecia jest w takim trochę starym stylu, tu musisz coś z tym zrobić. To sam Michniewski powiedział. No i ja poszłam do Lilki i mówię, słuchaj, wiesz, jednak musisz, spróbuj zrobić tak, jak ja ci mówię. Nie rób tutaj tej zaremy jakiejś tam, nie powielaj tych takich baletów z tym przeżywaniem, tylko tu bądź śmieszną, starą kobietą, która dostosowuje się do dziecinności tego mężczyzny i daj się ośmieszyć. No wiesz, no ale spróbuj, na tej próbie. I przyszedł zespół oglądać. Jak właśnie, co ja tu robię, bo już dawno myśmy pracowali na foyer i nagle on mówi tak, nie, idziemy na scenę właśnie. No ale ja trudno, już zakochałam się wtedy absolutnie w tym procesie. I ten proces był dla mnie tak fascynujący, że dla mnie już było obojętnie, czy publiczność to przyjmie, nie przyjmie, jacyś recenzyjnie, nieważne. To jest taka materia, to jest tak, to jest nawet lepsze niż tańczenie. I jakby tańczenie przez innych. No i właśnie okazało się, że właśnie na tej próbie Lilka mówi, dobrze, ja ci tak zrobię, to zobaczysz, co powiedzą. I ona, a w pewnym momencie ona wydawała krzyk właśnie.
taki, jaki ja wydałam, jak chciałam, że tak powiem, udusić mojego męża. I ona to zrobiła i to nagle przychodzą jej koleżanki i to nawet takie trochę na nie. Jezu, jaka ty jesteś inna, jaka ty jesteś... Ja się wzruszyłam. Tak? I ona już tak robi. To była, uważam, jej najlepsza rola w życiu. Nie te takie właśnie do przeżywania klasyczne role, tylko właśnie ta. Naprawdę była genialna. A potem ją obsadzałam w swoich spektaklach, tak jak w Miriam. A właśnie to właściwie solo było, to taki mój pierwszy teatr tańca, gdzie właśnie Paulina wzięła udział też jako dziecko. Jako dziecko właśnie można powiedzieć w 1985 roku to nie miała tańczyć wtedy, ale wychodziła na scenę i była właśnie, ona mnie zainspirowała, że właśnie takie są podobne z tą Lilką, w takich spojrzeniach trochę krytycznych do świata, trochę takich wiem więcej niż wyrażam. I tu mi pasowała do tego Capota. A przeczytałam w ogóle to w podróży do Ułan Bator. Tańczyć tam Giselle jechałam z wspaniałym tancerzem Bacajhanem. To też oddzielna historia właściwie. No ale tutaj właśnie wracając do tego Capota i do tego mojego właśnie pierwszego teatru tańca i Pauliny, która jako dziecko właśnie miała tam skakać na skakance, miała się pojawiać, znikać. Muzyka była specjalnie skomponowana przez Beka Przybylskiego, Bronisława Kazimierza Przybylskiego, który bardzo współczesną muzykę. I tancerze, którzy robili ściany pokoju i meble, fotele, łóżka, stoliki, ponieważ to się wszystko potem ruszało, rozpływało i znikało. W ogóle też nie wiedzieli, czy muzycznie teraz. I Paulina im mówiła, teraz ja wchodzę między ścianami, a tu się pojawiam, a tutaj właśnie. No w każdym razie to był taki spektakl niezwykły dla mnie też, bo ja zobaczyłam, jaką materią może dysponować ruch. Nie tylko, że tańczymy, popisujemy się, ale że to jest coś więcej. I tutaj właśnie też z tym kompozytorem, muszę powiedzieć, bardzo mu wiele zawdzięczam, bo potem właśnie Cień, który powstał już jako monodram, najpierw w Warszawie na 200-lecie Baletu Polskiego dla tancerza z Warszawy i potem właśnie był zrobiony jako Cień 2, na siebie zrobiłam po tej doświadczeniu, czyli z filmem, gdzie Semafor realizował właśnie tą właśnie sekwencję filmową, gdzie była też taka, taki moment, że ja wchodziłam w ekran jako ja, a wychodziłam jako cień, a takie różne właśnie też, to też było właśnie z Przybylskim, gdzie to bardzo minimalistycznie, bo było tylko flet, który dotyczył mnie i gitara, która dotyczyła tego, co się dzieje z cieniem. Twoje działania choreograficzne przypadały na bardzo burzliwe czasy. Czy te burzliwe czasy, bo to byłaś jeszcze w szkole średniej baletowej, 68 rok, potem mamy 70 rok, potem mamy stan wojenny, potem mamy transformację, to już są czasy Polskiego Teatru Tańca. W jaki sposób to, co się działo w rzeczywistości tej naszej społeczno-politycznej, oddziaływało na ciebie? Jak to się przenosiło? Na ile to ułatwiało, na ile utrudniało. Znaczy, wracając jeszcze właśnie do tego 68 roku, czyli roku mojej matury, a między innymi studniówki, która była przed słynnym marcem. My zrobiłyśmy taki trochę polityczną studniówkę, bo nasza klasa w ogóle była taką zbuntowaną klasą niesamowicie. Był moment, że cała klasa miała dobry ze sprawowania, co wtedy było jak niedostateczne. Dlatego, że no właśnie pewnych rzeczy robiłyśmy, pewnych nie robiłyśmy, pewne sądy wygłaszałyśmy dość głośno. No i tutaj wymyśliłyśmy studniówkę opartą na przemówieniu Gomułki, gdzie ja robiłam tego przedstawiciela Kacej, pamiętam, miałam okulary, czerwony krawat.
I mówiłam właśnie, dosłownie miałam opracowane, tylko to było dostosowane do szkoły baletowej, do naszych pedagogów i właśnie do tego, jak nas traktowano też. No i tam ja mówiłam, pamiętam, że se pleniłam specjalnie, mówiłam, w roku takim a takim przyjęto na 5-letni okres w planie 10 tuczników i 10 tuczników, czy 10 tancerek, bo nas dziesiątka kończyła szkołę. No i tak właśnie żeśmy ośmieszyły, wszyscy pękali ze śmiechu. My mieliśmy to oczywiście napisane, a potem było tam właśnie, że śpiewałyśmy w takie właśnie ubrane, w takie wąskie spódniczki z tymi krawatami, różne kuplety, które z panią Figas, akompaniatorką, żeśmy opracowały, także śpiewając, jeszcze taki kabaret był na ten temat i na temat właśnie sytuacji też politycznej i właśnie tej dominacji partii. No i potem wszyscy sobie przepisywali te teksty i mieli, a potem je chowali, bo okazało się, że jeden właśnie doniósł, że coś takiego było i był wielki skandal i były wielkie nieprzyjemności po marcu. A jak się okazało, że właśnie to krąży, gdzieś to podobno jeszcze jedna z pań pedagogin moich, nawet miałam to dostać. Zwłaszcza to przemówienie moje, które tak właśnie było wzorowane na tej sytuacji. To była pierwsza sytuacja, kiedy rzeczywiście poczuliśmy, że to jest no taki czas, że sztuka musi się tutaj bronić, że właśnie ja czułam, że sztuka współczesna to pokona i że budowanie tego drugiego dna w wielu rzeczach mi się to przypomniało, jak zostałam właśnie choreografem, bo pierwszy mój debiut był właśnie takim jakby odreagowaniem mojej prywatności. Natomiast kolejne, następne zawsze dotyczyły sytuacji albo bycia z Kościołem, to tak jak właśnie wydawało mi się, że już Stabat Mater. To był moment, kiedy mojego brata internowano i wyrzucono z kraju. Kiedy moja mama była przekonana, że już go więcej nie zobaczy. Bo on wybrał sobie Szwecję, bo albo mógł donosić i zostać, a tak z żoną razem zostali wyrzuceni do Szwecji z paszportem w jedną stronę. I ja właśnie Stabat Mater, które realizowałam, jako taki cały wieczór tam był Stabat Mater, serenada i koncert F-moll Chopina, który też nawiązywał do między innymi właśnie tego, że tu trąbki grają, czyli waltornia, która przeważnie fałszuje. Ale Stabat Mater właśnie było dedykowane właśnie wszystkim cierpiącym matkom. I to miało pod tytuł Śmierć parobka, które w programie nie zostało napisane, ale ten parobek wychodził i miał, czyli jakby wcielenie Chrystusa, miał kajdany. I kiedy właśnie ta montowana trumna, no były odniesienia, przede wszystkim był wielki krzyż na scenie, który jest film zrealizowany, kiedy jak właśnie podnosi się ten krzyż. A właśnie zresztą w filmie były właśnie jakby z Gdańska taki też odgłosy, można powiedzieć, portu. I ten krzyż był bardzo podobny do właśnie tego gdańskiego. Ale to już omawiałam właśnie ze świętej pamięci, bo Pankiewicz, on już wtedy był w szpitalu. I Pankiewicz mi rysował na serwetkach właśnie, że to trzeba wybudować jak taki barokowy ołtarz, jak na obrazie Memlinga. Ja rzeczywiście zrobiłam potem Memlinga dosłownie właśnie z tancerzami, którzy gubią szaty i właśnie tworzą na schodach, bo podnosiły się zapadnie, tworzą dokładnie Memlinga, a reszta chóru jest w takich szatach wspólnych w lnie, ponieważ to było jednak do Podhala jakby na nawiązanie.
Jest Witzfosz z kolei właśnie z tą matką bolejącą i z tym tą trumną, która była ołtarzem, bo tak było dawniej na pierwszych chrześcijańskich czasach, to właśnie Eucharystia odbywała się nad trumnami, przy trumnach i trumna była ołtarzem. Pamiętam taki problem z czwartą częścią a cappella, gdzie właśnie ja nie wiedziałam, jak ja tutaj z tego pogrzebu nagle to a cappella. A ponieważ rysowałam ze wszystkich dróg krzyżowych właśnie różne ikonografie i sobie różne pozy, przez które przechodziłam. I byłam, pamiętam, to było w wakacje, byłam nad morzem i tam w takim małym kościółku stałam właśnie, jakie piękne, jakie takie proste właśnie kompozycje. Oprócz tego jeszcze właśnie takie podhalańskiego, takiego rzeźbiarza też miałam tutaj taką inspirację. Ale przyszedł taki zakonnik i tak się zainteresował, że ja coś tu rysuję. No i ja właśnie tak go zapytałam, ale mam taki kłopot, jak w takiej drodze krzyżowej by mieli się pojawić, bo ja tak widzę, że tacy zakonnicy idą, tak mniej więcej ubrani w taki kostium właśnie zakonnika. A on mówi, no dobrze, dobrze, jest takie bractwo w Krakowie Męki Pańskiej, które właśnie w okresie właśnie Wielkiego Postu, Wielki Piątek, właśnie ma taką procesję, gdzie idą różni dygnitarze, królowie szli, ubierali na siebie kaptury właśnie takich zakonników, prowadził to franciszkanin i oni się biczowali. I potem na nowo grzeszyli już. No więc ja, męcarze. No i ja zrobiłam właśnie w tej czwartej części tych męcarzy, ale te szaty opadały i właśnie. I byli różni przedstawiciele reżimu, królowie, hierarchowie. I te ujawniały się te szaty właśnie ich pod tymi, a potem one też spadały i wszyscy byli jak nago. No, nie było wtedy nagości możliwe w teatrze. Zresztą jak powtarzałam Stabat Mater w Teatrze Wielkim w Warszawie, też mi nie pozwolili. No, także właśnie nie było tam reformy i by kazali majtki wkładać. Ja mówię, no, trzeba wkładać reformy, jak nie ma reformy. No, w każdym razie w Teatrze Wielkim w Warszawie, no, troszkę w innej już wersji, bo w innej sytuacji. Tutaj to wyraźnie było jednak odniesienie i do stanu wojennego, do cierpienia tych matek, którym poginęli synowie i mojej przede wszystkim mamy, która naprawdę bardzo to przeżyła, co się stało z moim bratem. A potem w kolejnych choreografiach, czy wątki filozoficzne Cię tylko interesowały? Ale zawsze, nie, zawsze było coś, tak jak na przykład robiłam kantatę Kazania świętego Franciszka skomponował niejaki Łuciuk. I ja chciałam to zrobić, nawiązując do już będącego Jana Pawła II i do jego walki i poświęcenia, jak Maksymilian Kolbe, jak właśnie potem pogodzenie się z wilkiem tym Dziubo, kiedy to akcja i to wszystko było znane. I chciałam to zrobić jako kazania właśnie świętego Franciszka, taki spektakl, no ale mi zakazano absolutnie, żeby to było związane ze słowem kazania, bo były wtedy popiełuszko kazania. I ja w to, co pamiętam, nazwałam Pax et Bonum. I to, można powiedzieć, był spektakl ekologiczny. Mówisz o kościele, ale pewnie trzeba by było przypomnieć o tym, że on pełnił kompletnie inną rolę niż dzisiaj. Był taką ostoją wolności. I pewnie dlatego też inaczej się to przekładało na Twoje myślenie choreograficzne. Ta rzeczywistość, ona się ciągle pojawia w Twoich choreografiach, także innych. W moim takim odczuciu
To, że ja. Był moment taki, kiedy straciłam wiarę w wyniku tego, co się stało z moim małżeństwem, w sytuacji takiej prywatnej, rodzinnej, właśnie z tym internowaniem mojego brata również. Ale też właśnie wtedy spotkałam księdza środowisk twórczych, dyrektora obecnie teatru Logos, z którym właśnie kontakt spowodował, że ja zobaczyłam, że jest sztuka właśnie, która może pokazywać wiarę i Boga w inny sposób niż tak jak w taki cepeliowski sposób było to najczęściej postrzegane. I w momencie, kiedy zajęłam się choreografią, ja zawsze znajdowałam jakieś elementy, które mnie w tą duchowość, w ten rodzaj myślenia metafizycznego kierowały, gdzie ja rzeczy materialne i fizyczne w ciele czułam, że to jest właśnie do powiedzenia coś więcej niż tylko, no, jeśli chodzi o tancerzy, oczywiście popis, ale przede wszystkim o tematy i jakby to właśnie drugie dno, które właśnie w tym okresie trudnym za żelazną kurtyną był zakazany. Że zobaczyłam, że to jest to źródło, które ja znajduję chociażby właśnie w tych spektaklach, które przyjeżdżały do co dwa lata na spotkania baletowe, łódzkie spotkania baletowe, gdzie ja widziałam zespoły, które jakby są przesiąknięte mimo wspaniałej techniki i fizyczności, którą trzeba również podziwiać w tym momencie, ale jak przyjeżdżał właśnie, czy właśnie Baczewa Dance Company przyjeżdżało, czy przyjeżdżały inne zespoły ze Stanów Zjednoczonych, kiedy właśnie się widziało coś więcej i że za tą żelazną kurtyną no, jest to, co mi się marzy. Też pobyt we Francji, w Paryżu, te wszystkie rzeczy, które widziałam, spowodowały, że moja choreografia no, nie była tylko, można powiedzieć, techniczna, nie tylko była popisem kompozycji. I stąd właśnie te tematy, które ja w jakiś sposób właśnie podchwytywałam i jako wykonawczyni również, ale przede wszystkim jako choreograf i wykonawczyni. I tak się zdarzyło na przykład przy współrealizacji z reżyserem wspaniałym Adamem Hanuszkiewiczem przy Karłowiczu. Kiedy właśnie to, co spowodowało, że on stracił Teatr Narodowy, że ta historia dziadów i tego spotkania przy Karłowiczu, kiedy była i Apokalipsa, i właśnie Zakonnice, i kiedy właściwie to źródłem było Stanisław Jan na Oświecimowie, ale tak naprawdę to było o sytuacji nas za tą kurtyną żelazną i tego, czego możemy, do czego możemy marzyć tutaj jako artyści z różnych dziedzin sztuki. Tu się też od Adama Hanuszkiewicza nauczyłam, że pewne rzeczy można na przykład przeciąć, nawet muzycznie, przed dominantą, nawet jeśli to dzieje się apokalipsa, jeśli to jest koniec świata. Kiedy dzieje się ostatnia wieczerza, która... No, no, to był spektakl, który, na który właśnie bardzo często, przez to, że była wielka siatka od, przez portalu, czyli 7 metrów, na której siedziały różne rzeczy i do której spadały właśnie jak robotnicy, jak właśnie rzeczy, ludzie. I to wszystko powodowało, że a obok piękno, piękno muzyki, Kulka grający koncert skrzypcowy Karłowicza. Byliśmy z tym spektaklem w Moskwie, co już w ogóle, my byliśmy już wtedy wolni, a my w Balszom realizujemy ten spektakl, który no, tak naprawdę aż jest milczenie, bo nie wiedzą, czy wolno to w ogóle oglądać, co się tam dzieje. Także to zawsze był taki element, po który ja sięgałam, tak jak na przykład właśnie współpraca z Grzesiem Ciechowskim i z Republiką, kiedy powstał spektakl Republika Rzecz Publiczna.
Dyrektor wówczas Pietra zgodził się na taki ewenement i zresztą on był w ramach nawet takich biletów, które ktoś kupił na wszystkie premiery i potem staruszki leciały właśnie z parasolkami i krzyczały, jaki skandal, kopuluje fortepian, bo to oczywiście było wszystko na żywo, ogłuchłam, a tu młodzież z tymi szalikami czarno-białymi machająca, krzycząca, Grzesiu, Grzesiu, Republika, Republika. To był spektakl Republika, rzecz publiczna i absolutnie dotyczyło to naszej sytuacji. W którym to roku było? To był 86 rok, kiedy, tak mi się wydaje, ale mogę sprawdzić w książce Jagody, To był czas, kiedy rzeczywiście ten reżim i cenzura była absolutnie bardzo silna i trzeba było bardzo ukrywać to, co się tam miało zdarzyć. A tym, co zafascynowało i Grzesia, i producenta właśnie tego Czubaczyńskiego, który do tej pory robił te Dobry Wieczór, to Łódź rozrywkowe, to było coś, co ja przyniosłam, czyli Becketa przyniosłam, wyludniacza. Ja to przeczytałam, powiedziałam, absolutnie, to jest ta republika, w której my jesteśmy, gdzie jest to owadzie brzęczenie, gdzie mi teksty absolutnie Grzesia tutaj odpowiadały absolutnie do sytuacji, w której właśnie jesteśmy w tym wyludniaczu, że świat jest wyludniony wtedy, kiedy nie ma najbliższej osoby, kiedy ta osoba jest na zewnątrz. I tak przecież było właśnie z moim bratem, który był na zewnątrz, tak samo znajdowałam to u innych osób. Ale co było jeszcze bardzo bliskie, że Becket napisał, że jest, panuje że takie myślenie w tym wyludniaczu, w tym walcu, który Mostostal zresztą zbudował, który wjeżdżał, obracając się z tylniej zapadni w Teatrze Wielkim w Łodzi, i gdzie panuje takie przekonanie, albo może idea, że wyjście na wolność jest u góry i są takie nisze w tym walcu, po których jest bliżej tego wyjścia i są kolejki do tych nisz i drabiny. Więc ja oczywiście to robiłam z tancerzami, gdzie właśnie zresztą było takie, jakby materace były, że można było na to się rzucać, skakać, gdzie ciężko się tańczyło, gdzie rzeczywiście były kolejki i te drabiny niosło się w taki sposób. No i na próbie oczywiście przyszedł cenzor i powiedział, co to jest, te drabiny tak niosą, proszę inaczej, proszę natychmiast zmienić. No to zmieniliśmy. Ale na spektaklu oczywiście było tak, że wychodziliśmy tak i potem w pewnym momencie było odwracanie. I to dopiero były brawa na widowni. To był taki czas, że taki wyludniacz, chociaż tytuł był Republika, rzecz publiczna, ale Ciechowski, jego teksty. Ta młodzież krzycząca, paląca flagi, potem dlatego odbyło się chyba 10 spektakli i koniec, bo był zdemolowany teatr. Chodziły wszystkie ściany od głośnego rzeczywiście dźwięku i Wojtek w tej pierwszej części, który było, kanał był wyżej i przy tym fortepianie rzeczywiście i wszyscy ci muzycy po prostu z taką energią grali, że rzeczywiście te starsze osoby na widowni nie wytrzymywały tego i robiły skandal. Natomiast dla tancerzy to niesamowitą energię niosło. I pierwszy akt to właśnie działo się w tym walcu, ale drugi akt był jakby marzeniem o wolności, o gumie do rzucia, o zjeżdżalniach, które i oni wisieli na takich podwieszonych krzesłach i tam grali właśnie wysoko. I trzeci był z powrotem walec, kiedy powoli wszyscy znikali i zostawał tak jak u Becketa tylko kościotrup siedzący. I to marzenie właśnie robił się wyludniacz. Brakowało co, to była, przede wszystkim tego się nikt nie spodziewał, że tu my nie skończymy, ha, 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 Dobry Wieczór, tu Łódź teraz zrobimy i będą śpiewać gwiazdy,
Tylko to coraz mniej pancerzy, coraz mniej ludzi, coraz bardziej pilnowani dookoła. Świętej pamięci Czesław Bilski robił takiego, który wspinał się i właśnie pilnował, a żeby nikt nie uciekł właśnie nawet tą górą. I w przerwie było tango Rybczyńskiego, które wtedy dostało Oscara. Na całej kurtynie szło, jako w przerwie, nie było ogłoszone. To też był film zakazany, dokumentalny, który Rybczyński zrobił coś niezwykłego, że właśnie. I to też coś było wspólnego z tym spektaklem. To, że ja miałam taką swobodę i to, że były spotkania baletowe, gdzie przyjeżdżały zespoły z całego świata, gdzie ja też jako wykonawczyni realizowałam właśnie różne choreografie, spotykałam wspaniałych ludzi, nie tylko właśnie Kurta Jossa, nie tylko Eifmana, ale potem wielu innych współczesnych. I stąd to moje marzenie, które ja jako wykonawczyni spełniłam w Teatrze Wielkim w Łodzi. Kiedy zostałam dyrektorem Polskiego Teatru Tańca, ja chciałam, żeby ci tancerze też to dostali. Że nie tylko ja będę tu choreografem, nie tylko ja swoje autorskie rzeczy. Że ja owszem nakarmię tych tancerzy różnymi technikami i to najlepszymi. I choreografii dlatego zjawił się i Mats Ek, i Birgit Kulberg, i Ohadna Arin, a również ci tacy, którzy gorzej byli przyjmowani, bo byli niezrozumiali ciągle jeszcze taki festiwalowi, jak właśnie Dominique Bagué, czyli neobarok, czyli to co we Francji, to co w Szwecji, to co w Izraelu. I stąd to wykształcenie tych moich owoców, jak ja mówię, że drzewo Poznania i owoce Ewy. Drzewo Poznania, nie tylko, że w Poznaniu, ale Poznania. A właśnie czegoś więcej. Tak jak właśnie Andrzej Adamczak, czy Paweł Malicki, czy Paulina właśnie Wycichowska, która też stała się choreografem i właściwie moją, można powiedzieć, takim odniesieniem do tego, co dzisiaj współcześnie, co się dzieje z tańcem, co właśnie nawet w genach, co się zmienia w wyniku nowego świata i tego, że jesteśmy już wolni. Bo to też ja ciągle mam tą chęć pokazania, że jest to drugie myślenie dla niektórych. I dlatego dla mnie ważny jest widz, który rozpozna te przestrzenie, które w każdym spektaklu są, jeśli tylko pójdzie w tą przestrzeń estetyczną, proszę bardzo. Jeśli estetyczna i emocjonalna mu odpowiada, proszę bardzo. Ale najbardziej mnie interesuje to, co odczuwa, co myśli i co wie ze spektaklu ktoś, kto również ten intelektualny aspekt będzie brał pod uwagę i będzie mógł rozpoznać te rzeczy, które a ja staram się przekazywać. A zawsze w takich spektaklach jak plus minus skończoność, jak właśnie Carpe Diem, to jest zawsze o coś walka. Zawsze jest pokazanie czegoś, co je, na co się czeka, albo co mogłoby być, gdyby nie sytuacja tego człowieka, który uległ temu pierwszemu nieszczęściu, czyli grzech pierworodny. I te wszystkie zadania, które ja dostaję, wyzwania raczej, również te z Teatru Logos, gdzie teraz ta Boska Komedia Dante jest dla mnie kolejnym wyzwaniem, czy realizacja wielkich, a czasem małych spektakli, czasem blisko widza, jest no takim dla mnie przejściem milowym. Podobnym właśnie stało się też trans, czyli sięganie po Gombrowicza i taki rodzaj dystansu do tego, co my robimy jako tancerze, co my robimy jako artyści i co my, w jakiej my jesteśmy sytuacji ojczyzny. I dlatego ten Gombrowicz, ten trans, nieprawdziwe zdarzenie progresywne też zmieniało się do sytuacji, do dnia, do miejsca, w którym ten spektakl się odbywał, gdzie tancerze dostali oczu do interakcji z widzem i gdzie teraz
realizując w Gdańsku taką rezydencję, również opartą na Gombrowiczu, ze starymi tancerami. Którą realizowałaś w 2018 roku, tak? Tak. Nie, 19. 19, przed wakacjami. Tak, w czerwcu, w 19. Też sięgnęłam do Gombrowicza, ale do jego właśnie tekstów, które mówią o duchowości. Dlatego to motus animi continuus dla mnie, dla tancerzy 50+, jest ważniejsze niż ich sprawność fizyczna. I okazało się, że zebranie tancerzy z różnych stylów, z różnych technik, no, było niesamowitym spotkaniem, przygodą. I powtarzanie tego spektaklu za każdym razem staje się też wielką przygodą. Dlatego praca z dojrzałymi tancerzami jest dla mnie bardzo ważna i dlatego tak bardzo żałuję, że mojej dojrzałej solistce, której powierzyłam z pełnym zaufaniem prowadzenie dalej teatru, a których ona wyrzuciła swoich kolegów i tych wspaniałych choreografów i że skasowała właściwie dorobek moich owoców. Bo wiadomo, że ja będę istniała jako dyrektor Polskiego Teatru Tańca. 27 sezonów, 28 lat bycia dyrektorem to jest kawał życia. I te spektakle, które powstały, to one wszystkie jak widzę i spotykam widownię, to one są, one pozostają. Natomiast, że zostało przerwane życie tego, co ja nazywałam swoimi owocami, to jest coś dla mnie karygodnego. To taki człowiek nie powinien mieć władzy nad innymi ludźmi. I dlatego no, Iwona Pasińska, bo muszę powiedzieć to nazwisko, bo je promowałam, moja wspaniała solistka, moja muza razem z Krzysztofem Raczkowskim, niestety nie spełniła tego najważniejszego zadania, które należy do dyrektora jakiejkolwiek instytucji, jakiejkolwiek władzy. Że dominowanie, bycie jedynym odniesieniem. Zresztą w polityce to się też dzieje. To jest czymś, co rujnuje kreatywność, co rujnuje rozwój, co rujnuje coś, co jest przedłużeniem i cywilizacją. I dlatego wydaje mi się, że absolutnie trzeba z tym walczyć i nie wolno się niczego bać. Nie wolno zrezygnować z tego przesłania, zwłaszcza jak ma za sobą już pewien bagaż, staje się człowiek jakimś autorytetem. Tylko, że autorytet jest zniszczony, więc nie wiem. Najpierw jeszcze muszę tutaj nawiązać do mojego nowego kontaktu po objęciu Polskiego Teatru Tańca, po roku nieobecności Konrada Drzewieckiego, który odszedł, twierdząc, że odchodzi na emeryturę, przez telefon to ogłosił, po spektaklu zresztą, który ja bardzo przeżyłam, jest moim takim koszmarem nocnym, bywa, reakcji po ostatniej niedzieli, takim spektaklu Konrada Drzewieckiego na spotkaniach baletowych, uwielbiany dotychczas, wygwizdany właśnie po tym wieczorze. I kiedy właśnie ja byłam świadkiem tego, broniłam Konrada przez jego jakby zrozumienie, że on szukał czegoś innego, innej drogi, nie miał przygotowanego do tego zespołu, który jak Pina Bausz by pewne rzeczy realizował w sposób ruchu codziennego, a nie technicznego. I po tym opuszczeniu Konrada, kiedy właśnie prezydent Andrzej Wituski zaoferował dzięki promocji dyrektora Pietrasa, promującego mnie jako młodą osobę będącą w stanie prowadzić ten teatr. Właśnie zaoferował, że absolutnie jeśli ja tego nie wezmę, to ten teatr zostanie zlikwidowany. Tak decyduje o tym Rada Artystyczna Poznania przy prezydencie, chyba że on przedstawi nową ekipę. No i tu zostało położone zaufanie dla mnie, że i ten szantaż spowodował, że ja powróciłam do Poznania, czując się jak dziecko rozwiedzionych rodziców, gdzie tu w Poznaniu matce mojej mówiono, no tak, ale byłaś u tego ojca i to proszę, to nic nie znaczysz, czy to co robisz nie jest to.
A z kolei ojciec mówił, no tak, opuściłaś to miejsce, które dało ci tyle. Także ja byłam w takiej sytuacji na początku w Poznaniu. Do tego Konrad Drzewiecki nie pozwolił na przykład legendę, którą realizował na trzech wykonawców i wspaniałą tancerkę, której już nie było w teatrze, bo odeszła. Bo oczywiście to się wszystko stało, kiedy 14 osób zostało we Włoszech. Bo taka była sytuacja ekonomiczna. I on właściwie już nie miał zespołu. I ja chciałam zrealizować ten spektakl. Przygotowałam go, już wtedy było wideo, więc mogłam to przygotować. I Konrad Drzewiecki nie zgodził się, że ja jako dyrektor zatańczę. A wówczas jeszcze tańczyłam, bo jeszcze był skrzypek opętany. Jeszcze dla mnie przez Jurka Makarskiego zrobiona Carmen na pożegnanie, która zresztą odbyła się w tym miejscu, gdzie ja tą lalkę tańczyłam, czyli na estradzie Filharmonii Poznańskiej. I ja absolutnie czułam się, że to jest jakaś klamra, że teraz ja się żegnam, tam się witałam, tu się żegnam. Wprawdzie nie ma mamy i nie pyta się za pudłem, tylko przy moim wyjściu z Agnieszką Duczmal, która dyryguje na scenie właśnie swoją orkiestrą. Mamy razem jubileusz, a ja wyskakuję i są wielkie brawa jako wykonawczyni. I ten powrót właśnie do Poznania no nie był, można powiedzieć, od razu z sukcesem. I po czasie pewnym na jubileusz teatru, właśnie już po takim pierwszym zawale Konrada Drzewieckiego, gdzie ja go odwiedzałam w szpitalu i mówiłam, że musi wyzdrowieć, że musi dojść. Tak albo tak, ale ja bym chciał jeszcze spotkać się z tancerzami Polskiego Teatru Tańca. Nie, masz to jak manko, musisz być zdrowy. I faktycznie zaprosiłam go do realizacji i wtedy uzgodniliśmy, że on zrobi na mnie choreografię. I tak się stało. I to właśnie takie spotkanie, ja już nie tańczyłam, ja już się pożegnałam z tą Carmen i tu był powrót do mojego wykonawstwa. To był, była tak Śmierć Izoldy, to był na tancerzy, a ja a mogę sięgnąć do książki. Zapomniałam, co ja tańczyłam. No to był Szymanowski. Dobrze, co to było? Jaki to by miało tytuł? Jaki to miało tytuł? To musi być w karierze. W karierze wykonawczej. Boże, gdzie to jest? Pieśń Roxany, oczywiście. Pieśń Roxany właśnie Szymanowskiego. To było w 98 roku. I no, Jagoda, dziękuję ci bardzo, że jest ta książka, bo ja po prostu dat ani nawet tytułów tak ważnych. No ale to właśnie wtedy nasze próby polegały na tym, tak naprawdę jak mi rozmawialiśmy, dlaczego on zostawił teatr, dlaczego, jak była, a zobaczysz, że tu ci zrobią to, a zobaczysz, że tak się stanie. Wszystko mi przepowiedział. Absolutnie Konrad miał tu rację, także nasze próby nie tylko dały efekt na scenie, co było ewenementem w Poznaniu, że Konrad Drzewiecki dla Ewy Wycichowskiej robi tutaj właśnie, no właśnie tą pieśń Roxany, był zespół dookoła, ale głównie to było solo. I takie solo mnie po tylu latach, 98 rok i teraz można powiedzieć z okazji mojego 70-lecia urodzin, moja córka choreograf, na którą jako tancerkę realizowałam ja spektakle, godzę się na to, żeby odwrotnie zrobić, bo ona mi robi taki prezent. Załatwia scenę wspólną, załatwia kompozytora Jeffa Gburka, załatwia, można powiedzieć, oświetlenie, wszystko ma opracowane i właśnie mówi, że to będzie coś takiego, że to będzie albo Kassandra, albo Sybilla. Ja mówię, tak, to ja takie jakieś będę przedstawiać, ale nie, ale to będzie Sybillewo, czyli takie miejsce Sybilli, bo ty jesteś jak wieszczka, mówi mi moje dziecko.
Ja cię tak widzę, to będzie. Ja mówię, przecież ja znowu tańczyć w tym wieku? Nie, no, nie ma możliwości. Ja nic nie zrobię, czego nie będzie. Ja mówię, kompromitacja będzie tak jak. Będzie kompromitacja jak Maji Plisieckiej, kiedy 70 lat miała i tańczyła umierającego łabędzia, i właśnie recenzent się wypowiedział w ten sposób, że czy można tańczyć mając 70 lat? Można, ale nie można oglądać. I ja się tego bałam i to powiedziałam Paulinie. Mówi, nie, to będzie minimal art, to będzie performance, to nie będzie żadne techniczne tańczenie. No ale oczywiście były takie zadania, 29 sekwencji, 6 prób, tak naprawdę 4 spotkania z improwizującym również, ale też grającym na żywo właśnie kompozytorem, z określonymi światłami, tu musisz stanąć, a tu musisz te klocki tak poprzedstawiać, te bloki, a tu siedzisz i pierwszą scenę robisz na krześle, a tu masz takie gesty według skali labanowskiej, tu masz alfa, tu masz beta, tak ściąga na tym stoliku i wyzwanie wielkie, zaproszenie, zamknięty spektakl, szczęść Boże, zamknięty spektakl i przyjaciele i rodzina na widowni. I to było coś tak niezwykłego i tak znowu dającego mi taką klamrę i myślenia o tym, co mi zostało dane jako powołanie, czyli ten taniec, który mnie prowadzi, daje mi szczęście, daje mi różne przeżycia, bo z ludźmi współpracować nie jest łatwo, a zwłaszcza z artystami nadwrażliwymi bardzo często. Też bardzo często można się mylić, ale na tym polega sztuka, że człowiek z tych omyłek, z tych przeszkód, tak jak mówiłam, kłody pod nogi, to ja buduję schody w górę, z każdej kłody schody w górę. No czasem bywa w dół, ale to zdarzenie, że Paulina, to Sybillewo, powierzyła mi jako też swoje reżysersko-choreograficzne działanie, nie dosyć, że ja zobaczyłam w tym działaniu swojego ukochanego męża, ojca Pauliny, Tomka, nie wiem w jaki sposób, bo ona go poznała mając 30 lat, bo sama tego chciała, bo do tego momentu, można powiedzieć, nie było kontaktu. I że ja zobaczyłam to myślenie, jak ona zebrała właśnie, można powiedzieć, najlepsze części ze mnie i najlepsze części z mojego byłego męża. A w tym porozumieniu, w tym procesie, ten proces sam był już dla mnie takim wydarzeniem niesamowitym i powrót jako wykonawczyni, ale twórcza wykonawczyni, tak zawsze było, że ja gdzieś tą interpretację starałam się jakby zrozumieć tego pierwszego twórcę, ale stać się z nim w jednym ciele, umyśle, a przede wszystkim sercu. I no, efekt przez publiczność mi oddany musiał być taki, że to się stało. No, ten spektakl ma być powtarzany i myślę, że jeszcze będę miała szansę coś podobnego przeżyć. Chociaż z tak intensywnością i z taką niespodzianką na pewno już tak jak wszystko, co pierwszy raz, nie będzie.